Tekst manny na 1 stycznia. Błogosławcie narody Boga naszego i ogłaszajcie głos chwały Jego. Zachował przy zdrowiu duszę naszą, a nie dał się powinąć nodze naszej. Psalm 66, wersety 8 i 9. Komentarz parałzyjny. Bogu niech będą dzięki za to, że Jego łaska ochroniła nas i zachowała od upadku przez kolejny rok, za to, że tak wielu z nas trwa dotąd w jedności serca i umysłu odnośnie Słowa Bożego i służby tym słowem, kiedy uświadomimy sobie, że przeciwnikowi dozwolono sprowadzać wielkie złudzenia na lud Pana w celu przesiania tych, którzy nie są prawdziwie Jego. Drugi Tesaloniczan rozdział drugi wersety od pierwszego do 12 Świadomość ta z całą pewnością pobudzi nas do dziękowania Bogu za to, że rozpoczynający się kolejny rok zastał nas trzymających się mocno prawdy, oceniających ją i będących w pełnej zgodzie ze wszystkimi boskimi postanowieniami, przez które On zachował nas od upadku. Reprint numer 3125. Komentarz epifaniczny. Prawdziwy lud Boży zachęca się nawzajem do głoszenia pochwały boskiego słowa i przyczyniania się do zrozumienia poselstwa mówiącego o jego przymiotach. Bóg zachowuje istnienie swego prawdziwego ludu przez cały bieg jego życia. On nie pozwala i nie pozwoli, aby ci którzy są Jego upadli lub utracili swoje stanowisko w Chrystusie, potężnej skale, na której stoją. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej i o rozdział drugi werset 26. szósty. Tedy jedząc, jeść będziecie, a nasyceni będąc, chwalić będziecie imię Pana, Boga swego, który uczynił z Wami dziwne rzeczy. I nie będzie pochańbiony lud mój na wieki. Psalm 103. Psalm Dawidowy. Błogosław duszą moja Panu, i wszystkie wnętrzności moje imieniowi Jego świętemu. Błogosławże duszą moja Panu, a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Który odpuszcza wszystkie nieprawości Twoje, który uzdrawia wszystkie choroby Twoje. Który wybawia od śmierci żywot Twój, który cię koronuje miłosierdziem i wielką litością, który nasyca dobrem usta Twoje, a odnawia jako orła młodość Twoje. Pan czyni, co sprawiedliwego jest, i sądy wszystkim uciśnionym. Oznajmił drogi swe Mojżeszowi, a synom izraelskim sprawy swoje. Miłosierny i litościwy jest Pan, nierychły do gniewu, i wielkiego miłosierdzia nie będzie się na wieki wadził, a gniewu wiecznie chował. Nie według grzechów naszych obchodzi się z nami, ani według nieprawości naszych odpłaca nam, albowiem jako są niebiosa wysokie nad ziemią, tak jest utwierdzone miłosierdzie jego nad tymi, którzy się go boją, a jako daleko jest wschód od zachodu. Tak daleko oddaliło od nas przestępstwa nasze. Jako malitość ojciec nad dziadkami, tak malitość Pan nad tymi, którzy się go boją. On ci zaiste zna, coś my za ulepienie, pamięta, żeśmy prochem. Dni człowiecze są jako trawa, a jako kwiat polny, tak kwitnie. Gdy nań wiatr powienie, a liści go nie masz, ani go więcej pozna miejsce jego. Ale miłosierdzie Pańskie od wieków aż na wieki nad tymi, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego nad synami synów, którzy strzegą przymierza jego, i pamiętają na przykazanie jego, aby je czynili. Pan na niebiosach utwierdził stolice, a królestwo jego nad wszystkimi panuje. Błogosławcież Panu aniołowie jego mocni w sile, którzy czynicie rozkazania jego posłusznymi będąc głosowi słowa jego błogosławcie panu wszystkie wojska jego słudzy jego którzy czynicie wolę jego błogosławcie panu wszystkie sprawy jego na wszystkich miejscach panowania jego błogosław duszo moja panu psalm 104 werset 1 błogosław duszo moja panu Panie, Boże Mój, wielceś jest Wielmożnym, chwałę i ozdobę przyoblokłeś. Psalm 105 Wersety od pierwszego do siódmego. Wysławiajcie Pana, ogłaszajcie imię Jego, opowiadajcie między narodami sprawy Jego. Śpiewajcie mu, śpiewajcie mu psalmy, rozmawiajcie o wszystkich cudach Jego. Chlub się imieniem świętem Jego, niech się weseli serce szukających Pana. Szukajcież Pana i mocy Jego, szukajcie oblicza Jego zawsze. Przypominajcie sobie dziwy Jego, które czynił, cuda Jego i sądy ust Jego. Wy nasienie Abrahama, sługi Jego. Wy synowie Jakubowi, wybrani Jego. On ci jest Pan, Bóg Nasz, po wszystkie ziemi sądy Jego. Psalm 91 Wersety od 1 do 16. Ten, który mieszka w ochronie najwyższego, i w cieniu wszechmocnego przebywać będzie, rzecze Panu, nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, z nim nadzieję mieć będę. On ci zaiste wybawi cię z sidła łowczego, i z powietrza najjadowiczego. Pierzem swem okryje cię. A pod skrzydłami jego bezpiecznym będziesz, prawda, jego tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały latającej we dnie, ani zarazy morowej, która przechodzi w ciemności, ani powietrza morowego, które zatraca w południe. Padnie po boku twym tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawej stronie twojej, ale się do ciebie nie przybliży. Tylko to oczyma twemi obaczysz, a nagrodę niepobożnych oglądasz. Ponieważ Ty Pana, który jest nadzieją moją i najwyższego za przybytek swój położył, nie spotka cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim przykazał o Tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić cię będą. Byś znać nie obraził o kamienie nogi twojej. Po lwie i po bazyliszku deptać będziesz, Lwie i smoka podepczesz. Iż się we mnie, mówi Pan, rozkochał, Wyrwę go i wywyższę go, przeto, iż poznał imię moje. Będzie mnie wzywał, a wysłucham go, Ja z nim będę w utrapieniu, Wyrwę go i uwielbię go. Długością dni nasycę go, i okaże mu zbawienie moje. Psalm 92, wersety od 2 do 6 i od 11 do 16. Dobra rzecz jest wysławiać Pana, a śpiewać imieniowi Twemu, O Najwyższy, opowiadać z poranku miłosierdzie Twoje. I prawdę Twoje na każdą noc, na instrumencie o dziesięciu strunach, na lutni i na harfie z śpiewaniem. Albowiem eś mnie rozweselił, panie. Sprawami twymi, o sprawach rąk twoich śpiewać będę. O jako wielmożne są sprawy twoje, panie. Bardzo głębokie są myśli twoje. Ale róg mój wywyższysz jako jednorożców, pokropiony będę olejkiem świeżym. I ujrzy oko moje nieszczęście tych, co na mnie czyhają, o złośnikach którzy powstawają przeciwko mnie, usłyszą uszy moje, Sprawiedliwy jako palma zakwitnie, jako cedra na libanie rozmnoży się, Wszczepieni w domu pańskim, W sieniach Boga naszego zakwitną, Nawet i w sędziwości przyniosą owoc, Czerstwymi i zielonymi będą, aby to opowiadano, że uprzejmym jest pan skała moja. A że w Nim nie masz żadnej nieprawości. Rzymian rozdział ósmy wersety od 31 do 39. Cóż tedy życzemy na to? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam, który ani własnemu synowi nie przepuścił, ale Go za nas wszystkich wydał, jakożby wszystkiego z Nim nie darował nam. Któż będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest który usprawiedliwia. Któż jest, co by je potępił? Chrystus jest, który umarł, owszem i z martwych wstał, który też jest na prawicy Bożej, który się też przyczynia za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czyli utrapienie? Czyli ucisk? Czyli prześladowanie? Czyli głód? Czyli nagość? Czyli niebezpieczeństwo? Czyli miecz, jako napisano, dla ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytaliśmy jako owce na rzeź naznaczone, ale w tem wszystkim przezwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem pewienem tego, iż ani śmierć, ani żywot, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość... Ani głębokość, ani żadne insze stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, panu naszym. Pierwszy Piotra rozdział pierwszy wersety od drugiego do dziewiątego, wybranym według przejrzenia Boga Ojca przez poświęcenie ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa. Łaska wam i pokój niech będzie rozmnożony, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umarłych, ku dziedzictwu nieskazitelnemu i niepokalanemu, i niezwiędłemu, w niebiesiech dla was zachowanemu. Którzy mocą Bożą strzeżeni bywacie przez wiarę ku zbawieniu, które zgotowane jest, aby było objawione czasu ostatecznego. W czym weselicie się teraz maluczko, jeśliże potrzeba, zasmuceni w rozmaitych pokusach, aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają. Znalezione było wam ku chwale i ku czci, i ku sławie w objawienie Jezusa Chrystusa, którego nie widziawszy, miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną, odnosząc koniec wiary waszej, zbawienie dusz. List Judy rozdział pierwszy wersety dwudziesty czwarty i dwudziesty piąty, a temu który was może zachować od upadku i stawić przed oblicznością chwały swojej bez nagany z weselem samemu mądremu Bogu zbawicielowi naszemu niech będzie chwała i wielmożność moc i zwierzchność i teraz i po wszystkie wieki amen psalm 40 wersety od 2 do 5 z rządością oczekiwałem pana a skłonił się ku mnie i wysłuchał wołanie moje, i wyciągnął miecz z dołu szumiącego i z błota lgnącego, a postawił na skalę nogi moje, i utwierdził kroki moje, a włożył w usta moje pieśni nową, chwałę należącą Bogu naszemu, co gdy wiele ich ogląda, ulękną się, a będą mieć nadzieję w Panu. Błogosławiony człowiek, który pokłada w Panu nadzieję swoje. A nie ogląda się na hardych, ani na tych, którzy się unoszą za kłamstwem. Psalm 115 Werset 18 Ale my będziemy błogosławili Panu, odtąd aż na wieki. Halleluja. Psalm 145 Wersety 1 i 2, chwalebna pieśń Dawidowa. Wywyższać Cię będę, Boże Mój, Królu Mój. I błogosławić będę imieniowi Twemu na wieki wieków. Na każdy dzień błogosławić Cię będę, a chwalić imię Twoje na wieki wieków. Izajasza rozdział 33 werset 16: Ten na wysokościach mieszkać będzie, zamki na skałach będą ucieczką Jego, chleb Jego dany mu będzie, wody Jego nie ustaną. Ewangelia Mateusza rozdział 10 wersety od 28 do 31, a nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Izali dwóch wróbelków za pieniążek nie sprzedają, a wżdy jeden z nich nie upadnie na ziemię oprócz woli Ojca Waszego.

Uwrok, co przed nami. Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint nr 5500. Pytania, czy w tym tygodniu głosiłem-głosiłam Jego Chwałę? Jak to mnie ożywiło i zachowało przed potknięciem się? Co w tym roku uczynię w zakresie głoszenia Jego Chwały? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.